Ostatnio Bilbun Arjunbatar znów jest na ustach wszystkich. Wszystko za sprawą radosnych wieści o ciąży, jakie niedawno przekazał on i jego partnerka Kamila Rolak z dwóch. Edycji Farmy. Nie będzie to jednak pierwsze dziecko byłego gwiazdora TVN. Jest on już ojcem 7-letniej Antosi, którą ma z poprzedniego związku. Ostatnio Bilbun Arjunbatar został przyłapany wraz ze swoją ciężarną partnerką i córką na rodzinnym spacerze. Nie da się ukryć, że Antosia sporo urosła, Bilbun Arjunbatar pokazał się z 7-letnią córką i ciężarną partnerką. Recepta na udane wiosenne popołudnie jest jedna. Słońce, lody, plac zabaw, które można dzielić z najbliższymi. Bilbun Arjunbatar, jego partnerka Kamila i 7-letnia córeczka Antosia, którą wychowuje w opiece naprzemiennej z byłą partnerką, potrafią cieszyć się zwyczajną codziennością. Bilbun podzielił się ostatnio fanami radosną informacją, że wspólnie z Kamilą spodziewają się dziecka, a ich zabawna sesja zdjęciowa nie przeszła bez echa. Z Kamilą poznali się w 2021 roku, a po pół roku znajomości zamieszkali razem. Kamila Rolak, młodsza od Bilbuna o 11 lat, jest zawodową tancerką, studentką kryminologii, a także aktorstwa w warszawskiej filmówce. Szersza publiczność mogła ją poznać dzięki programowi Farma. Przypomnijmy, jak wyglądały Bilbuna w show biznesie, w którym doskonale się odnajduje. Zadebiutował w 2010 roku w programie Szymon Majewski Show, w którym występował jako reporter fikcyjnej telewizji U1 Bator. Po jakimś czasie okazało się, że mówiący łamaną polszczyzną mongolski reporter w rzeczywistości perfekcyjnie posługuje się językiem polskim, ponieważ od 9 roku życia mieszka w Warszawie. Udany debiut otworzył przed nim drzwi różnych stacji telewizyjnych. Bilbun wziął udział w Tańcu z Gwiazdami, gdzie zajął drugie miejsce, w Celebrity Splash i wielu innych formatach. W 2015 roku wraz z Rafałem Żukowskim, Pawłem Paszczykiem i Mateuszem Banasiukiem założył zespół Lawina, który świetnie sobie radzi na rynku muzycznym.